Pani Moniko, fantastycznie Panią znowu widzieć. No i to, co jest niesamowite, że coraz więcej osób wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i też ta transformacja w telewizji polskiej, bo dużo mówi się teraz o 32. finale, no i też dużo zmian, jeżeli chodzi o prowadzących. Jakie Pani ocenia? Uwielbiam Orkiestrę Świątecznej Pomocy, uwielbiam Jurka Owsiaka, uczestniczę co roku w jego aukcji, w jego licytacji, bo uważam, że musimy sobie pomagać, musimy pomagać innym, musimy być wszyscy razem i to jest fantastyczne, że nie jesteśmy tylko raz w roku, ale cały czas i będziemy do końca świata. No właśnie, a co Pani myśli o tych zmianach w TVP? Na razie ich nie widzę, na razie się cieszę, że TVP mnie przeprosiło za skandaliczny program o mnie. Żałuję tylko, że to nie było za czasów Pani Choleckiej, Pana Adamczyka i tych, którzy niszczyli polskie media. Wolałabym, żeby przeprosili mnie ci, którzy zawinili, ale jestem zadowolona, że nastąpiły wreszcie przeprosiny.